Dzień dobry, tak wcześnie, to ja dawno nie nagrywałam. Dzisiaj pierwsza pobudka o 3:00, budzik mojego męża. Miałam razem z nim jechać do pola, a raczej go zwozić z pola, kiedy on tam zawoził ciągniki, ale zastąpił mnie tato, więc miałam taką małą taryfę ulgową, a teraz jadę, bo trwa u nas akcja buraki, czyli buraki są zabierane do cukrowni i oczywiście standardowo musi być co? Grill. Wczoraj jak załatwiałam na szybko 60 bułek, 70 kiełbas, no to było nie lada wyzwanie, bo raczej takie rzeczy się zamawia wcześniej, w sensie bułki w piekarni. Wszystko wykupiłam, co tylko mieli. Ogólnie to Wam powiem, że dzisiaj będzie sporo, tak na dwa domy, film będzie chyba na dwa domy, bo po części się wprowadzamy, a po części jeszcze mieszkamy w starym domu, bo ta przeprowadzka nie jest taka łatwa jak myślałam. Czekamy też na ostatnie rzeczy i nie chcę, szczerze mówiąc, wprowadzić się do etapu, kiedy nie przyjedzie ekipa z listwami przypodłogowymi i jeszcze jedną ścianę nam muszą okleić drewnem. Tak czy inaczej, przeprowadzka trwa i na budowę też Was zabiorę. I tak to, moi drodzy, wygląda. Wielka pryzma z burakami, ciężarówki stoją w kolejce, żeby zostały załadowane przez kombajn burakami. Pojadą do cukrowni, no i właśnie w oczekiwaniu na swoją kolejkę umilamy kierowcom czas, robimy grilla, są kiełbaski, jest picie, więc no myślę, że tak rano taki fajny akcent i fajna tradycja u bardowskich. Nowy nabytek Grześka, naprawiony i chyba pierwszy raz w polu, tak mi się wydaje, pierwszy raz. Grzesiek, dziękuję taki bardzo. Typowy rolnik. Ale powiedz mi, ładnie doszorowałam grilla? No ładnie, ładnie. Wczoraj to chyba z 2 godziny mu poświęciłam, bo po całym sezonie letnim było to, co robić. Tak to w tych polskich gospodarstwach powinno wyglądać. Węd na polu, grillik, buraczki. Traktory są tutaj po to, że jak jakaś ciężarówka się zakopie, no to jest podciągana. Czyli jednak będzie pierwsze auto wyciągane. Ale chciałeś, no. Chciałeś tego. Dawaj powoli gazu i w lewo trochę dawaj, żeby nie jechać po tym rowie, co nie? Powoli, powoli. O, dobra, dobra. I teraz gaz, 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 mocniej. Dawaj gazu więcej. No i gazu. Ale targa Szania. Nie za szybko? Na to? Jest okej. Okay. Dobra, teraz tam na wprost, bo tu nie mogę. Jedziesz cały czas prosto? Ja ci powiem. Słońce. Stronę słońca. Kuba, myślisz, że mnie zatrudnią? No już wtedy. Jako nie. Kierowcę? Elegancko, nie? Jak to już ostrzy trzech strony, ja już nawet się nie wsiadam, nie? To od wiosny zaczynam pełną parą. Janek, zadanie. Będzie pyszny rosołek, a co jest potrzebne do rosołu z ogródka? Takie zielone liście. Lubczyk. To szybko, szybko, szybko po lubczyk. Z marchewką nie wiem, czy sobie poradzę bez łopaty, bo jest dość sucho. Dawno nie padał deszcz, ale dobra, próbujemy. Udało się. Czyli będzie pyszny rosół. Lubczyk obowiązkowo, marchewy jak malowane. Pietruszkę mam w domu. Idziemy gotować. Dobra, to zaczynamy robić rosół. U nas rosół jest raz w tygodniu, na pewno, ponieważ dzieci go uwielbiają. Chociaż inne zupy też bardzo lubią jeść, ale jednak rosół to rosół i zajadają bardzo chętnie. Dobra, po kolei. Każdy niby robi rosół bardzo podobnie, u każdego smakuje inaczej. Tutaj w garnku mam mięsko, mam tam umyte skrzydełka z kurczaka, ale też tutaj, przepraszam, że palcem, z drugiej strony to jest indyk, ale akurat bez skóry. Więc mięsko zaraz sobie zaleję zimną wodą. Później dodam warzywa, marchewkę. Marchewkę obrałam, pokroiłam w takie słupki. Te dwie też jeszcze sobie pokroję. Pietrucha, por, seler. Naszykowałam sobie też liść laurowy. Mam tutaj w moździerzu ziele angielskie i też to sobie dodam. Oczywiście też później sól, pieprz. A pod koniec gotowania, dosłownie tak na ostatnie 30 minut, dodaję świeże liście lubczyku i pietruszki. Kiedy nie ma świeżego w ogrodzie, bo wiadomo, że przez całą zimę on tam nie rośnie, to wtedy korzystam z suszonego.
Do rosołu bardzo często właśnie wybieram konkretnie ten makaron. Bardzo lubimy Lubella Krajanka. Tutaj w nim są jaja od kur z wolnego wybiegu, więc dla mnie to duży plus. Od kostki idą jak burza. Tutaj po prawej stronie już mamy duży parking ułożony na auto. Nawet na dwa, bym powiedziała. Powiem Wam, że dzisiaj ten napis naprawdę ma sens, bo mamy posprzątane już, nie wiem, 99% domu. Tak jak widać, zaraz Wam nieco więcej pokażę. Ale najpierw kapciuszki. Tak jak widzicie, ja już powoli tutaj zaczęłam zwozić wszystkie rzeczy, ale robię to wszystko na raty, bo a tu buraczki, a tu jakieś inne problemiki, ale powoli, powoli. Szczerze Wam powiem, żeby nie trzymać Was w niepewności, kiedy się przeprowadzamy. 7 wchodzi ostatnia ekipa, która będzie montowała listwy przypodłogowe. Oczywiście bez tego można mieszkać, ale one będą klejone. Nie wiem, czy to będzie mocno śmierdzieć. Nie chciałabym, żeby później położyć na siłę dzieci spać w tym zapachu. Więc po 7 myślę, że wprowadzamy się tutaj na dobre. A teraz już nie ma tutaj tych papierów. W kuchni mam jeszcze kilka reklamówek na podłodze i zaraz będę myła też podłogę w kuchni, ale w szafkach już mam idealnie. Witrynę też już wyszorowałam. No nie powiem, było tutaj sporo pracy, wszystko było mocno zakurzone, ale jak sobie to wszystko poczyszczę i będzie się dbać na bieżąco, to mam nadzieję, że nie będzie źle. Powiem Wam, że ostatnie dni spędziłam tutaj w kuchni, żeby ją doprowadzić do porządku. Jeszcze zostało mi uporządkowanie w szufladach, kiedy dojdą mi maty. Mam już swoje pierwsze przemyślenia. Nie będę słodzić ze wszystkim. Mogę Wam poopowiadać, co się zaczyna mi sprawdzać super, a co nie do końca. I powiem Wam tak, blaty super. W porównaniu teraz do tego, że mamy w domu Star Galaxy Granit, na który naprawdę narzekam, no to to jest luksus, bo na nim tak nie widać. Palce nawet nie wyglądają, nie widać tych odcisków, a na Star Galaxy widać wszystko. Z kolei, jeżeli chodzi o szklaną witrynę, to naprawdę, żeby ją doprowadzić do fajnego stanu, to musiałam tutaj poświęcić sporo czasu, no i jednak poskakać, żeby te półki górne powyjmować, ale efekt wizualny jest tak piękny, że nie wiem, czy bym z niej zrezygnowała. Tutaj jest spora odległość, więc raczej nie martwię się o to, że będzie się tutaj chlapać, ale w razie był, jak będę smażyła kotlety, to myślę, że mniej więcej po tej stronie płyty indukcyjnej, a nie tutaj, żeby sobie nie pobrudzić witryny. Pokażę Wam zaraz, jak w szafkach już sobie niektóre rzeczy poukładałam. Czekam jeszcze na niektóre pojemniki, podkłady, maty i będę działać z resztą. Część kubeczków trafiła tutaj do witryny. Wszystko się trzęsie, bo panowie na zewnątrz ubijają kamień, więc jest trochę głośno. Ale też tutaj szafki pierwsze mamy zagospodarowane. Aha. No dobra, reszta kubków jest w zlewie, czeka na umycie, bo przecież skończyliśmy niedawno pić kawusia. Tutaj mamy większe kubki, nie filiżanki, maselniczkę. Sztyćców jeszcze nie mamy. Ale za to tą szufladę już sobie zagospodarowałam. Podjęłam decyzję, że właśnie talerze, miseczki będą w szufladach, żeby to było nisko, bo zależy mi na samodzielności dzieci i wiem, że tutaj z szuflady będą sobie mogli fajnie, bezpiecznie korzystać bez konieczności skakania po blacie.
Jeszcze mamy dużo rzeczy takich do przemyślenia. Obstawiam, że tutaj pewnie będzie stał czajnik, więc albo w tej szafce, albo w tej szufladzie będą herbaty zamiast tych talerzy i półmisków, których raczej nie będę używała na co dzień, więc być może tutaj będą kawki, herbatki. Ja zawsze tego mam mnóstwo. Lubię herbatki ziołowe, owocowe, zwykłe, czarne. Od strony jadalni też sobie zrobiłam taką szafkę i tutaj jest bardziej zastawa z myślą o jakichś większych imprezach, kiedy przyjdą do nas goście z wazy, umówmy się, nie korzystamy na co dzień, więc chyba te talerze i półmiski jeszcze gdzieś tutaj powciskam, jak to wszystko poprzesuwam do tyłu i tam to chyba faktycznie zostanie na herbatki. W tym tygodniu jeszcze mają przyjść stoliki kawowe do salonu. A, w sumie to nie pokazywałam Wam wcześniej kanapy. Ona w zależności od światła różnie wygląda. Stoliki też będą kolorowe, więc nieco życia tutaj wprowadzimy. Powiem Wam szczerze, że jak złożyliśmy tą kanapę, to stwierdziłam z Grześkiem, kurczę, mogłaby być większa. I długo się nie zastanawiając, domówiliśmy jedną część jeszcze do tej kanapy i powiększamy kanapę o jeden taki moduł. Ubranka dzieci pojawią się chyba tutaj na sam koniec, bo w domu wiecznie wszystko jest nam potrzebne, ale już wszystkie półki są umyte i po prostu czekają tylko na ułożenie, zawieszenie. Muszę też zrobić segregację zabawek. Jasia będzie miała już takie nieco bardziej dla starszaków, Liwcia dla maluszków. Kupiłam dla Janka też dwie pary puzli Kosmos, który jak widać uwielbia. Ale też mapę świata, żeby miał jakiś taki miły, nowy akcent w pokoju. W naszym starym domu dzieciaki miały większość rzeczy poskładanych na półkach, po prostu w kosteczkę, mam na myśli ubrania. Teraz mamy do wyboru, bo w sumie mamy chyba tyle samo miejsca na półkach, jak i na wieszakach. Kupiłam dzieciakom takie mniejsze wieszaki do wieszania. Chciałam w Liwcie różowe, żeby było tak słodko, ale znalazłam tylko w takim kolorze. No Jasia, niebieskie. Ja sama osobiście mogę mieć swoje ubrania właśnie na wieszaku, jakoś lepiej mi się to sprawdza, chociaż no, nie da się wszystkiego powiesić, chyba żebym zrobiła ostrą segregację w ubraniach. Przyszła mi dzisiaj pościel, którą zamówiłam do nas do sypialni, więc sobie zaraz tutaj nastawię pralkę i już tutaj ją rozwieszę. Myślę, że będzie spoko wyglądała do tych paneli tapicerowanych. Powiem Wam szczerze, że... Powiem Wam szczerze, że nasza sypialnia nie jest ukończona. Na razie ją zostawiamy w takim stanie, w jakim jest, czyli jest łóżko, jest huśtawka i jeszcze dojdą szafki nocne, no i tyle. Na razie musimy się wstrzymać z kolejnymi decyzjami. Tam przyjdzie tapeta, komoda, toaletka, ta przestrzeń się zapełni, ale myślę, że będzie to początek przyszłego roku dopiero. Nalałam sobie trochę wody, chwila na przemyślenia, biorę też metrówkę, będę mierzyła różne szafki, półki, chcę sobie kupić organizery, koszyczki, a akurat dzisiaj jadę z Jasiem do Legnicy, on pójdzie na rehabilitację, a ja będę miała około 50 minut wolnego czasu, więc powinno się udać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pomyliłam się ostatnio, mówiłam, że już będziemy chyba mieszkać. I dalej nie mieszkamy.